nami premiera filmu Chłopi. Czy dla pana to było jakiekolwiek wyzwanie? A, każda rola w filmie jest dla mnie, każda choćby najmniejsza jest wyzwaniem. To dlaczego ta była? Dlaczego ta? Nie znam aktora, mężczyzny w pewnym wieku, który gdyby dostał propozycję zagrania Boryny, by się w ogóle zastanawiał. Zwłaszcza z takimi twórcami, którzy wcześniej nominowany do Oscara film stworzyli. No to ogromna przygoda, bo już za chwilę premiera, jestem niezmiernie podekscytowany. Jak mnie zmalowali. No właśnie, bo kiedyś mieliśmy taki film Vincent, teraz też Chłopi będą jako taka animacja malarska. Tak. Przyznam, że jeszcze my jako publiczność przecież nie widzieliśmy tego filmu, a już są w internecie pierwsze komentarze sceptyków, że martwią się o to, jaki będzie efekt, bo akurat przy Vincencie ten efekt się im nie podobał. A jakie jest pana zdanie na ten temat, by tak eksperymentować, by ci chłopi faktycznie byli tą animacją malarską? Wie pan co, jestem z tego, co widziałem podczas postsynchronów, czyli kilka scen, gdzie aktor nagrywa w studio głos do postsynchronów, jestem zupełnie spokojny. To jest... malarstwo Van Gogha jest bardzo szczególne i może się komuś podobać, może się nie podobać, może nie być w jego guście, może inaczej to wyglądało, no tak jak pamiętam twojego Vincenta, niż w tym filmie. Tutaj jest więcej realizmu i to było ogromne zadanie tych malarzy, którzy tam każdą klatkę musieli dokładnie pomalować. To wszystko jest w takiej stylistyce pokazane i tak namalowane, że ja byłem bardzo przyjemnie zaskoczony tym. I przy takim bardziej jakby realistycznym malarstwie, no większe jest zadanie dla malarzy malujących, dlatego że oddać każdy niuans grania aktorskiego jest znacznie trudniej, ale to, co ja widziałem, przynajmniej moje zbliżenia, które widziałem, jestem zadowolony. Zresztą reżyserka mi mówiła, że malarze, ci, którzy się zajmują moją postacią, że lubią mnie malować i że moja twarz wyraża tam wiele czytelnych uczuć, więc myślę, że będzie dobrze.